Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj zapraszam Was na kolejną dostawę roślin. Wokół mnie znajduje się już naprawdę dużo roślin. Jest to jedna z dwóch części, jakie chciałbym Wam pokazać dzisiaj. Tak jak możecie zauważyć, są to w większości choje. Ale przejdźmy najpierw do ważnych informacji, czyli kiedy, co i jak. Więc ta dostawa pojawi się już jutro o godzinie 18 i w moim sklepie internetowym roślinnadżungla.pl oraz na Allegro pod nickiem TooGreenish. Także w tych dwóch miejscach te wszystkie rośliny, jakie Wam pokażę dzisiaj, będzie można już jutro od 18 zakupić. O 18 normalnie uruchamiam wszystkie moje oferty w sklepie internetowym, a jeżeli chodzi o Allegro, one są ustawione, aby się pojawiły o godzinie 18 i Allegro ma czas do 1 godziny, aby się one pojawiły. Zazwyczaj się to dzieje w ciągu kilku najbliższych minut, kilkudziesięciu, jak naprawdę dużo ofert jest do wystawienia. Także no co, wiecie, że to się pojawi już jutro 8 lipca o godzinie 18 i wiecie, że te wszystkie rośliny, które dzisiaj Wam pokażę, one pojawią się w tych dwóch miejscach, czyli w moim sklepie internetowym oraz na Allegro. Oczywiście linki do tego wszystkiego będziecie mieli w opisie. Będą też również dodatkowe rośliny, kilka dzisiaj też Wam pokażę, które pojawią się tylko i wyłącznie w moim sklepie internetowym. Nie będę Wam pokazywał, bo w większości tych roślin pokażę Wam wybrane sztuki, tych roślin, wybrane gatunki. Jednakże no, wszystkie będą już jutro widoczne, przed samym pojawieniem się, czyli przed tą godziną 18, w moim sklepie internetowym roślinnadżungla.pl i właśnie tylko w tym sklepie internetowym będziecie mogli je nabyć. I to będą rośliny, które są u mnie w małej ilości lub są to gatunki naprawdę kolekcjonerskie. Dlatego, że jak mogliście zauważyć na mojej stronie internetowej, oprócz zakładki rośliny pojawiła się również zakładka oferty specjalne. I w tej zakładce oferty specjalne będą po prostu dołożone jeszcze rośliny, które są naprawdę trudno dostępne, bardzo wyszukane, kolekcjonerskie okazy. No, też za niemałą kwotę, ale naprawdę to są takie rośliny, które naprawdę ciężko znaleźć. Dzisiaj Wam pokażę przykłady takich roślin, jakie będą się pojawiać w tamtej zakładce, ale oczywiście jeżeli wejdziecie w zakładkę rośliny, to też je znajdziecie. Zakładka oferty specjalne służy tylko temu, aby pokazać Wam, jakie są najbardziej wyszukane okazy w moim sklepie, a w zakładce rośliny wszystko po prostu się znajduje. Także jeszcze raz, wszystkie rośliny, które Wam dzisiaj tutaj pokażę, one się pojawią i w moim sklepie internetowym roślinnadżungla.pl oraz na Allegro pod nickiem TooGreenish. Jednakże pod sam koniec filmu pokażę Wam również tam dwie czy trzy rośliny, które się pojawią tylko i wyłącznie w moim sklepie internetowym. A oprócz tego będzie jeszcze trochę więcej roślin, których jest naprawdę mało. Raczej to są dwie, trzy sztuki, czy tam pojedyncze sztuki i one pojawią się tylko i wyłącznie w moim sklepie internetowym. I aby je znaleźć, możecie wejść po prostu jeszcze przed samą 18 do mojego sklepu internetowego, w zakładkę rośliny, zaznaczyć spodziewana dostawa i przejrzeć wszystkie rośliny, jakie się pojawią. W momencie wypuszczenia tego filmu na pewno jeszcze nie są te oferty wystawione. Jednakże już jutro, czyli już w sobotę, w godzinach, no powiedzmy już na pewno popołudniowych, w porannych też już powinny takie oferty być, ale na pewno po południu już te oferty powinny być na stronie, oznaczone jako spodziewana dostawa. Więc wszystkie oferty właśnie, które będą na mojej stronie internetowej jako spodziewana dostawa, to te rośliny po prostu pojawią się już o godzinie 18 i będziecie mogli je zakupić. Także myślę, że to jest naprawdę zrozumiałe, to co pokazuję pojawia się w moim sklepie internetowym oraz na Allegro, a w moim sklepie internetowym jeszcze dodatkowe rośliny się pojawią, te, które tutaj nie będą wymienione. Jeżeli chodzi o wysyłkę, no to powiedzmy, że to będzie to 3 dni roboczych, tak zostanie ustawione, czyli maksymalnie powinna paczka zostać nadana w środę. Wiecie, jakie są dostawy dostępne w moim sklepie internetowym, jakie są dostępne dostawy na Allegro. Są to i kurier DHL-u, są to punkty DHL-u, InPost paczkomaty, InPost kurier, Poczta Polska jest dostępna tylko w moim sklepie internetowym i tam wtedy też jest dostępne pobranie. No i co by tutaj Wam powiedzieć więcej? No, ogólnie regulamin i tu jest, powinniście go znać, bo akceptujecie go podczas składania każdego zamówienia.
Wiecie, że te oferty jutro się pojawią o godzinie 18 na mojej stronie internetowej. Wcześniej można podejrzeć, co się pojawi, zaznaczając filtr spodziewana dostawa. A teraz już przejdźmy do tego, co się pojawi. Może nie zaczniemy od Hoi, ale zaczniemy od Alokazji. Dlatego, że znowu powraca Alokazja Sabrina. Czyli to jest, tak szczerze, po prostu bardziej wąska firma Jacqueline, jakbym tak mógł powiedzieć. Jednakże nie ma tych charakterystycznych włosków, jeżeli chodzi o to, jakby ją porównać do Alokazji Jacqueline. Także pokażę Wam jeszcze jedną roślinkę, jak takie referencyjne roślinki wyglądają. I są to oczywiście rośliny ukorzenione w mchu w doniczkach o średnicy około 7 cm. Proszę. Także tak wyglądają Alokazje Jacqueline i one się właśnie pojawią i w moim sklepie internetowym, i na Allegro. Co dalej? Alokazji już tutaj nie mam przy sobie, ale mam tutaj Anthurium. Także Anthurium Big Bill pewnie znacie. Ono dorasta do naprawdę wielkich rozmiarów. Te liście potrafią osiągnąć nawet, myślę, że około 80 do metra długości. Są one naprawdę ogromne, jeżeli są dojrzałe. To, co mogę Wam powiedzieć, raczej będzie szybko zwiększać swoją wielkość, jeżeli zapewni mu dobre warunki. Także takie fajne roślinki będę miał. Nie wiem, czy je jeszcze wystawię jako konkretne sztuki, czy nie, bo tego jeszcze nie robiłem zdjęć. Zobaczymy. Także one są w doniczkach 7 cm i pojawią się i tu, i tu. Co my tutaj mamy jeszcze innego niż Hoya? A, tutaj mamy jeszcze jedno Anthurium. To Anthurium trochę się aklimatyzowało. Pokażę Wam, jak wyglądają piękne liście tego Anthurium. Mam nadzieję, że już poznajecie, co to jest za Anthurium, a jest to Anthurium Vicii. Także mam takie malutkie, fajne sadzonki Anthurium Vicii. One są ukorzenione już w doniczkach o średnicy około 7 cm. I mam ich trochę, także będą dostępne już w dwóch miejscach sprzedaży. Piękne są Anthuria Vicii. Także trochę ich będzie dostępnych. Mam nadzieję, że ich nie wykupicie w przeciągu kilku pierwszych minut. I co? Już tutaj więcej nic innego niż Hoi mi nie pozostało. Jeszcze taka jedna drobna uwaga. To, że na przykład roślina pojawi się tylko i wyłącznie w moim sklepie internetowym, nie oznacza, że kiedyś nie pojawi się na Allegro. Ale jeżeli ona pojawi się w sklepie internetowym i ona zostanie wyprzedana, już nie będę miał więcej sztuk, no to ona nie pojawi się na Allegro. A dlatego wystawiam w moim sklepie internetowym, bo tam jestem w stanie zaoferować Wam lepsze ceny na rośliny. Oraz, jeżeli kupujecie więcej, to wiadomo, że są rabaty. Oraz, no, po prostu chcę Was zachęcić do tego, aby po prostu jak największy ruch przenieść do sklepu internetowego. Tak jak wspominałem, nie oznacza to, że się nie pojawi, jeżeli ona nie będzie po prostu schodziła w sklepie internetowym i będę miał jeszcze trochę jej sztuk, to część pozostanie wtedy w sklepie internetowym, a część pozostanie na Allegro. A część zostanie po prostu dostawiona na Allegro. Ale jeżeli już teraz mam po prostu większą ilość tych sztuk, to te rośliny pojawiają się i tutaj, i tutaj. Co my dalej mamy? No to przechodzimy już do Hoi. Także zacznę od Hoi, które są już trochę daleko. Te wielkie Hoje to są Hoje Imperialis Red. One są w doniczkach o średnicy około 7 cm i ogólnie wszystkie Hoje są ukorzenione w mchu, nie ma innej opcji. Także pokażę Wam, jak taki liść wygląda Hoje Imperialis. I one są naprawdę, naprawdę duże. Mają trochę uszkodzeń mechanicznych, trochę liści tutaj nie ma, jeżeli chodzi o to, jak one przetrwały transport, ale jakoś się tam mają. Fajnie byłoby je pociąć, ukorzenić na nowo i mieć naprawdę dużą, gęstą sadzonkę Hoi Imperialis Red. Także one wcale nie są najtańsze, ale myślę, że no coś za coś, bo one są naprawdę piękne i mają grube, duże, zielone liście. Co my dalej mamy? Przejdźmy teraz do takiej Hoi Multiflory. Te sadzonki są naprawdę duże. Tutaj mam jedną sadzonkę, żeby Wam pokazać i tutaj mam dużą sadzonkę. Ale mimo tego, że one są naprawdę duże, to one są dalej w doniczkach 5-centymetrowych. Także to, co Wam powiem, to są ogólnie drogie gatunki i mam już tylko drogi gatunek, jeżeli chodzi o Hoi Multiflorę. Pokażę Wam, jak teraz liście mniej więcej wyglądają. O! I ta Hoi Multiflora
Jak wspominałem, już nie będę tego powtarzał, ona będzie i tu dostępna, ale jak widzicie, ona ma naprawdę sporo uszkodzeń na tych liściach, także one będą dostępne po prostu już w trochę obniżonej cenie. To, co bym Wam zalecił przy tych chorach, to tak samo pocięcie oraz podobny ukłon, że nie już w docelowym podłożu, ale no może nie tak dzień po transporcie, żeby sobie chwilę jednak odpoczęła ta nasza choja. Także później bez problemu będzie można ją rozmnożyć. Dobrze, jeszcze pokażę Wam takie choje. Tutaj mam akurat same drugie gatunki, a to są choje campanulaty. Tak wyglądają liście choi campanulaty. Jak widzicie, te choje naprawdę są dużych rozmiarów. Tutaj mam kolejną sadzonkę choi campanulaty. One są w doniczkach o średnicy około 5 cm i stosunkowo szybko rosną. I też to są drugie gatunki, tak jak wspomniałem. Tej choi campanulaty naprawdę mam dużo dostępnej, także jej na pewno nie zabraknie. Wydaje mi się, że pierwszy gatunek też tam powinien być, czyli normalne rośliny, ale nie jestem do końca pewien, muszę to dokładnie jeszcze przeliczyć, bo też tych choi akurat jeszcze zdjęć nie robiłem, będę je dzisiaj robił, jak to nagram. Co my tutaj dalej mamy? Drugie gatunki choi incrassate variegate. Także tak wygląda przykładowa sadzonka choi incrassate variegate, trochę tam uszkodzona w transporcie, trochę plamek ma, ale tym się nie przejmujemy, bo one dosłownie po prostu w transporcie ucierpiały trochę. No i incrassata variegata teraz będzie dostępna po prostu jako drugi gatunek. Incrassatę sobie już tutaj odłożę, a wiem, że naprawdę byście ją chcieli mieć, także trochę sztuk na pewno będzie dostępne. Co my tutaj mamy? To jest choja benquetensis. Ona ma naprawdę duże liście oraz to unerwienie też będzie troszeczkę widoczne. Liście tej choi są charakterystyczne, dlatego że no, przez pewien moment są nawet stałej szerokości, a później się mocno dosyć zwężają. Także tak wyglądają przykładowe sadzonki choi benquetensis. Co my dalej tutaj mamy? Tą choję pamiętam nawet z zeszłego roku, jak ona szybko schodziła, także jest jeszcze trochę sztuk dostępnych. I to jest choja Myrmecopa Big Leaves. To, co należy tutaj zwrócić uwagę, to to, że te liście choi wcale wielkie nie będą. Za to kwiaty tej choi, które tutaj zawsze będziecie mogli zauważyć, no to one są naprawdę cudowne oraz takie, no powiedziałbym, że inne niż typowe choje. Dalej. Tutaj muszę sobie przeczytać, co to jest za choja. Ok, to będzie choja species Doi Tung. I choja Imperialis Red postanowiła, że pójdzie sobie polaszać. Także choja species Doi Tung. Ona ma takie bardziej zaokrąglone liście, minimalnie szpiczaste na końcu, bo takie też się liście zdarzają. O, ale w większości liście są takie, jak możecie tutaj zauważyć. Teraz odkopę tutaj inne choje. Choje species Doi Tung przedsunę i wezmę kolejne choje. To choje akurat muszę przeczytać. I to będzie choja Cultivar Pachau Ravali. Zapewne się trochę pomyliłam, ale tak wyglądają te takie fajne sadzonki tej choi. Ciekawe, czy mam jeszcze jedną sadzonkę tej choi tutaj. Oczywiście, że mam, żeby Wam pokazać dla referencji. Naprawdę słodziutkie są te choje. Tutaj mam teraz sadzonki choi z PCS-u T168. W przypadku tej choi możemy zaobserwować naprawdę delikatny splash na liściach oraz należy zwrócić uwagę na jej piękne kwiaty, bo drugich tak pięknych kwiatów w przypadku choi naprawdę dawno nie widziałem. Dlatego ona jest u mnie naprawdę od dawna dostępna, ale zawsze znajdują się na nią chętni. Także znowu troszeczkę tej choi będzie dostępnych. Tak, żebyście zobaczyli, jakie przykładowe sadzonki mogą być. I one, tak jak wspominałem na samym początku, będą dostępne od razu i na Allegro oraz w moim sklepie internetowym. I teraz piękna choja BP02.
proszę. Tak wygląda ta choja. Naprawdę grube, duże liście. Czego chcieć więcej naprawdę od choi. A kwiaty też niczego sobie są w przypadku tej choi, także przyjrzyjcie się, jak ona wygląda. Jeszcze długą wam pokażę. O! Także tak wygląda inna choja BP02. I nawet w nazwie się nie pomyliłam. Bo ta chyba ma jedną z najprostszych nazw, tak szczerze. Co my tutaj mamy? Okej. Okay. Nawet nie podpisana, ale pamiętam, że to będzie choja Vitiensis. Naprawdę, spójrzcie, jakie ona ma piękne kwiaty. Ten kolor kwiatów choi Vitiensis jest naprawdę niesamowity. A jeżeli chodzi o szybkość wzrostu tej rośliny, no to ona naprawdę szybko rośnie z tego, co zauważyłem niedawno. A co tu tutaj jest? Ja sobie tą plakietkę jednak odłożę do choi, żeby później ich nie pomylić. Okej. Okay. Choje Vitiensis wam pokazałem, za to tutaj mam przykładową sadzonkę choi Griffithi. Nie przejmujcie się tymi białymi plamkami, które są wszędzie, ona po prostu wystarczy, że się ją dotknie i ona się po prostu uszkadza i wypuszcza troszeczkę soku. Także tak wygląda przykładowa sadzonka choi Griffithi i też mogę wam powiedzieć, że ona jest troszeczkę łamliwa, ale jak zaczyna już rosnąć, to naprawdę zaczyna szybko rosnąć. Choje Griffithi pokazem, a tutaj mam choje Walichi. Też naprawdę choja, która jest u mnie od pewnego czasu i naprawdę świetnej cenie potrafię wam zaoferować już tak duże sadzonki. Wiem, że ta choja nie jest najtańsza, jeżeli chodzi o choje, jakie ja sprzedaję, ale biorąc pod uwagę wielkość sadzonki, no to naprawdę czego chcieć więcej w przypadku tej choi. I żeby mi się nie przewaliła. A co to jest za choja? A, już pamiętam. Tutaj mam drugi gatunek choi Cultivar Jennifer. Tak? Choja Cultivar Jennifer. Jeżeli się pomyliłam w nazwie, to zawsze nazwę macie tutaj też na dole napisaną. Ona po prostu trochę mocno pouszkadzała się w transporcie, ale widzę, że korzenie rosną oraz sama też zaczyna rosnąć, także znowu trafiam do sprzedaży. Jeszcze tutaj wam pokażę inne sadzonki tej choi. Także pamiętajcie, że w przypadku tej choi jest to drugi gatunek. Że drugi gatunek choi Cultivar Jennifer teraz będzie dostępny. I jeszcze ostatnią roślinkę wam pokażę. A tak jak widzicie, takich to troszeczkę przysuszonych liści nie usuwam. One najwyżej później same odpadną, jeżeli będą chciały. No i dlatego też teraz jest to drugi gatunek. Już sobie to odstawiam. Tutaj. Co to jest za choja? Żeby się nie pomylić, bo ona wygląda bardzo podobnie do innej. I to będzie choja Campriofolia. Choja Campriofolia. Także znowu choja Campriofolia trafia do sprzedaży. Na pewno była już dostępna. Dlatego, że to są kolejne rośliny, które się zdążyły zaaklimatyzować po transporcie. I proszę, zobaczcie, jakie piękne teraz roślinki znowu trafią do sprzedaży. Jak już jesteśmy z tej strony, to przejdźmy do tej choi. A to jest choja Species Pęgie SV422. Naprawdę szybko rosnąca choja, o wcale nie na jego przypisiach, bo ona ma... Ja bym powiedział, że ona ma raczej cieńsze liście, także zobaczcie, jak ona wygląda. Ma też naprawdę cudowne kwiaty, także myślę, że znajdą się na nią chętne osoby, bo naprawdę jest to super fajna choja, która raczej szybko rośnie z tego, co ja zauważyłem. Nie wiem, jak u was będzie rosnąć, ale u mnie nie naprawdę szybko się aklimatyzuje po transporcie oraz szybko zaczyna rosnąć. Co my tutaj mamy za kolejną choję? Kolejna choja to będzie choja, znowu drugi gatunek, i to będzie choja Pauschiolei. Jak widzicie, troszeczkę poufkadzane są one po transporcie. Troszeczkę jakichś tam zmian mają, ale one ładnie się ukorzeniają, zakorzeniają, zaczynają rosnąć i nowe liście normalne wypuszczają. Także choja Pauschiolei znowu wraca, ale pod postacią drugiego gatunku. I ostatnią choją, jaką tutaj dla was przygotowałem w pierwszej części,
to będzie Hoya manipulensis. Tylko, że ona też drugogatunkowa, bo widzicie, jak wygląda. Także ta Hoya manipulensis jest, no, odbiega wyglądem po prostu od pierwszego gatunku, więc będzie teraz jako drugi gatunek dostępna. I ta Hoya manipulensis ma naprawdę cudowne, fajne liście, które, no, nie można pomylić z inną Hoyą. Co tutaj dużo mówić o tej Hoi? Też się kiedyś zastanawiałem, no, czy na pewno to jest Hoya, czy może by do Dischivi też jej nie wpisać, ale ostatecznie przyjęto tą nomenklaturę, że będzie to Hoya manipulensis. Ona też troszeczkę z nas zmieniała, jak już pozostała Hoją, ale no, najnowsza nazwa to jest Hoya manipulensis i naprawdę dużo osób zawsze chciało ją kupić, także teraz, jeżeli ktoś nie mógł sobie pozwolić, bo ona wcale najtańsza nie była u mnie, bo ona była po prostu, powiedzmy, w średniej klasie cenowej, to teraz będzie jako drugi gatunek już dostępna. Także mam nadzieję, że ta Hoya również Wam się teraz spodoba. Także ja zmieniam troszeczkę teraz aranżację i przynoszę nowe Hoya, które jeszcze w tym roku nie były dostępne, oraz też takie rośliny, które będą dostępne tylko na mojej stronie internetowej i już się nie mogę doczekać. Już wymieniłam wszystkie rośliny, do tych przejdziemy później. Chodź. Jedną Wam pokażę, dlatego że to jest filodendron i to jest maluszek. Nie wiadomo, co to jest za filodendron, nie wiadomo, co z tego wyrośnie, ale po prostu, no, powiem Wam tak, sprowadziłem go jako coś innego. Miał być to inny filodendron, jednakże nikt nie jest w stanie go zidentyfikować. Czy jest to Prince of Orange, raczej nie. Czy jest to po prostu filodendron Orange, raczej też nie. On będzie się fajnie na pomarańczowo wybarwiał, tak. Zobaczymy, co z tego będzie. Dlatego on będzie po prostu sprzedawany jako filodendron bez nazwy. I tak wygląda po prostu maluszek tego filodendrona. Ale nikt jednoznacznie nie będzie mógł stwierdzić, co to jest za filodendron, jak po prostu, no, on osiągnie już swój wiek dojrzałości, jak on zacznie wypuszczać dojrzałe liście, a jak on będzie się później zachowywał. Jak widzicie, tak wyglądają te maluszki i one teraz znowu będą dostępne normalnie razem z innymi maluszkami i one będą tak samo pakowane. W cenie, powiedzmy, że to będą te droższe aglaonemy najprawdopodobniej, no, w cenie takiej, jakiej u mnie filodendony ogólnie są dostępne, czyli na Allegro, z tego co pamiętam, to jest trochę ponad 20 zł, a w sklepie to jest trochę poniżej 18 zł, tam chyba 17,99. Ale ceny, tak jak mówię, zawsze są aktualne na sklepie internetowym czy na Allegro. Przejdźmy teraz do roślin, które będą dostępne i tu, i tu. A to są rośliny tutaj, które są takimi typowo kolekcjonerskimi okazami i dlatego je tutaj przyniosłem. Ale no, najpierw przejdźmy tutaj. Także pierwszą Hoją, która nawet fajnie już zaczęła rosnąć, no, po prostu zaczęła rosnąć po tym, jak ją sprowadziłem, to będzie Hoya megalaster. Ona jest w podłożu kokosowym, w doniczce o średnicy około 9 cm. Możecie zauważyć, że ma naprawdę ciekawe wzory na tych liściach, choć są one jednolitego koloru, dlatego że dosłownie te liście mają takie wklęsłe, wypukłe wzorki na sobie. Także jest to Hoya megalaster. Co my tutaj dalej mamy? Jeszcze, żeby do Kerry nie przechodzić, to mam tutaj Hoya obwotę variegatę. To jest inna niż od tego dostawcy, z którym po prostu współpracuję najczęściej. Ona, ta Hoya, została sprowadzona akurat z Tajlandii. I te Hoye teraz będą dostępne, bo mam ich trochę sztuk. A od tego dostawcy, co będzie przedsprzedaż, co była przedsprzedaż, tak szczerze, no to te Hoye przyjdą do mnie, no, później, tak jak Wam mówiłem, tak jak będą wysyłane właśnie rośliny z przedsprzedaży. A jeżeli ktoś chce wcześniej inne, no po prostu Hoya, no bo to z dwóch różnych źródeł. Także z tego źródła teraz już będą dostępne, bo trochę dawno temu przyszły. Także przechodzimy już do Hoi Kerry. Pierwszą Hoją Kerry, jaką chciałbym Wam zaprezentować, jest to Hoya Kerry Splash. Możecie zauważyć, że no, to, co jest najważniejsze w Hoi Kerry, czyli sercowate liście, jest dalej. Jednakże, no, te liście, ten ich piękny splash jest niesamowity. Także troszeczkę tych roślin jest. Nie są one najtańsze, bo to jest najdroższa odmiana chyba Hoi Kerry, jaką będę miał u siebie. Ale, no, naprawdę cudowne są. Kolejną odmianą będzie Hoya Kerry Fuzzy Leaves. Proszę.
Tak wygląda Hoyakeri Fuzzy Leaves. Czyli jest taka, no prawie że zwykła zielona Hoyakeri, jednakże ona ma troszeczkę jednak inną tą strukturę liści, inaczej te liście wyglądają tej Hoyakeri i tyle. I dlatego ona taka jest zwykłą Hoyakeri zieloną, coś mi spadło tutaj, zwykłą zieloną Hoyakeri normalną, też powinienem mieć. Dokładnie muszę sprawdzić, jak jest stopień zakorzenienia ich, dlatego że jeżeli pamiętacie, to Hoyakeri albo marginaty wariegaty oraz zwykłe zielone przyszły mi jako nieukorzenione szczepki. Te właśnie Fuzzy Leaves oraz Splash przyszły mi normalnie jako ukorzenione szczepki, które później musiałem jeszcze raz zakorzeniać. Wiadomo, że potem słuchajcie, te korzenie trochę się uszkadzają, ale no zobaczę, jak zielone wyglądają i jeżeli będą jakieś dostępne, to i tu i tutaj powinny się pojawić. A myślę, że wiecie, jak zwykła Hoyakeri zielona wygląda. Także, co my tutaj dalej mamy? Tutaj mamy naprawdę duże już rośliny Hoyakeri Inner Variegated. Czyli po prostu z wewnętrzną wariegacją, czy po prostu Hoyakeri variegata. Choć Hoyakeri variegata czasami po prostu odnosi się i w większości, jak ja zamawiam, odnosi się do Hoyakeri albo marginaty, ale tutaj wam teraz pokazuję po prostu Hoyakeri z wewnętrzną variegacją. Naprawdę są to już duże rośliny, one dalej są w zaniczkach o średnicy około 9 cm. I ostatnie Hoyakeri, jakie mam dla was, to są Hoyakeri albo marginaty. Proszę, takie słodziutkie Hoyakeri. One też są w zaniczkach o średnicy 9 cm, tak jak wszystko, co przed chwilą pokazywałem. Także te i te choje powinny one być dostępne i na mojej stronie internetowej, czyli w moim sklepie roślinaczungla.pl oraz na Allegro pod nickiem TooGreenish, jak sprzedaję. Także to były wszystkie rośliny, które chciałbym wam pokazać, które już jutro o godzinie 18 pojawią się, tak jak wspominałem, na mojej stronie internetowej roślinaczungla.pl oraz na Allegro. A teraz przejdźmy do naprawdę kolekcjonerskich rarytasów. Ich dosłownie mam po jednej sztuce, po kilka sztuk, ale po prostu chciałbym wam pokazać, jak w ogóle takie rośliny wyglądają. I te rośliny, no właśnie, one będą dostępne tylko i wyłącznie u mnie w sklepie internetowym. Oraz też jeszcze inne rośliny, których mam mało sztuk, ale też nie są aż tak kolekcjonerskie jak te. Także pierwszą rośliną, którą chciałbym wam pokazać, to jest naprawdę już okazała Hoya sulawesiana. Ładnie się zakorzeniły one, były chyba, nie pamiętam już skąd sprowadzane, musiałbym dokładnie sprawdzić, ale już są dostępne i mam nadzieję, że przynajmniej jedna sztuka teraz na stronie się pojawi. Nie jest to najtańsza Hoya, od razu zaznaczam, ona nie jest tania. Także taka Hoya sulawesiana będzie raczej dostępna na mojej stronie internetowej. Kolejną Hoją, którą tutaj mam, to będzie Hoya species Acech. O, dokładniej wam pokażę, jak te liście wyglądają. Naprawdę cudowne ma te liście, cudowne nerwy na tych liściach. I też mam nadzieję, że teraz pojawi się jakaś jedna sztuka, przynajmniej na mojej stronie internetowej. Jak już nie jesteśmy przy Hoyach, to ostatnią Hoję wam pokażę, która naprawdę ma cudowne liście. Już sobie tylko plakietkę wezmę, z tej strony umieszczę, żeby korzeni nie uszkodzić. Proszę. O, spójrzcie na te piękne, duże liście. Jest to Hoya clemenciorum. Hoya clemenciorum. Tej Hoi powinienem mieć, z tego co pamiętam, 3 sztuki, ale minimum jedna powinna się pojawić, mam nadzieję. Bo z tego co pamiętam, ta jest najładniej zakorzeniona, także zobaczymy. Też. Ta Hoja jest naprawdę droga. Naprawdę. Ona jest już w doniczce o średnicy 12 cm, także widzicie, jakie wielkie ma te liście. Bo poprzednie dwie kolekcjonerskie Hoje pokazywałem wam, to one były w doniczkach 9, ta jest 12. Teraz co my tutaj mamy? Przejdźmy do dwóch antyrów, które chciałbym wam pokazać. Mam też więcej antyrów, które będą się w późniejszym czasie pojawiać. Jednakże te dwa już się zaaklimatyzowały, zakorzeniły i myślę, że mogłyby zostać teraz już do sprzedaży przeznaczone. Także pierwszym antyrum, które naprawdę takie piękne, ciemne jest, te uszy tak na siebie zachodzą, to będzie antyrum Hoffmanni. Proszę. Ono jest takiej innej troszeczkę donicy.
o średnicy około 10 cm, ale jest naprawdę ładnie już zakorzenione i ono jest mchu. Także mam takie Anthurium Hoffmanni i Anthurium, o które naprawdę dużo osób mnie kiedyś pytało, co się z tym tutaj stało. No nic, z tym korzeniem po prostu chyba zbyt dużo czasu spędził na suchości, bo on, te wszystkie rośliny są trzymane naprawdę w warunkach podwyższonej wilgotności, takiej rzędu 80%. Także tutaj to, co mam, i nawet kwitnie, ale z tego kwiata nic nie będzie, to jest Anthurium pterodactyl. Mówiłem wam kiedyś, że chciałbym mieć zieloną wersję Anthurium pterodactyl, a że udało się ją, także nacieszyłem już oko, jak się ukorzeniała i teraz może już zostać przeznaczona do sprzedaży. Ma troszeczkę uszkodzeń importowych, to co możecie teraz zauważyć. O, okej. Myślę, że teraz widać. Proszę. Proszę, o. Ma ona ile, to Anthurium ile ma liści? Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, pięć. Czyli pięć liści ma to Anthurium i jeszcze kwiatostan, ale tak jak wspominałem, z kwiatostan nic nie będzie. Także spójrzcie na to piękne Anthurium pterodactyl. Ono ma taki jaśniejszy odcień tej zieleni, także to nie, że kamera mi się popsuła, to Anthurium naprawdę ma taki jasny odcień zieleni. Także zobaczcie, jakie świetne rośliny udało mi się sprowadzić. I tego typu rośliny właśnie będą dostępne u mnie na stronie internetowej w zakładce oferty specjalne. I tak, również do tych roślin od razu jest naliczany rabat, dlatego że one na 100% przekraczają 200 zł. Także już od tej ceny, którą macie na stronie, od razu 10% rabatu jest. Jeżeli one przekraczają 600 zł, choć w tym przypadku myślę, że żadna roślina tutaj nie przekracza 600 zł, to od razu jest naliczane 15% rabatu. Czyli jak dołożycie kolejne rośliny, no to wiadomo, że to od całego zamówienia jest ten rabat naliczany. Także jeżeli one by się później pojawiły na Allegro, nie zdziwcie się, że one się pojawiają w troszeczkę wyższej cenie niż te, co są w sklepie internetowym. No a pamiętajcie, że w sklepie internetowym od razu na nie powinien być naliczany rabat, więc wtedy no przesyłka wychodzi wam tak jakby w cenie rośliny, jeszcze trochę rabatu jest. Co mogę wam więcej powiedzieć? Te rośliny na serio są dostępne w pojedynczych sztukach. Anthurium Hoffmanni mam tylko jedno. To jest jedno, jakie sprowadziłem i więcej w tym roku raczej nie będzie Anthurium Hoffmanni. Anthurium pterodactyl mam jeszcze jedno i zobaczymy, jak będzie się zakorzeniać, bo ono było w drugim transporcie, a to było w pierwszym transporcie. Także to z pierwszego transportu trafia do sprzedaży. Hoi Clemenciorum mam jeszcze chyba dwie sztuki. Hoi Species Acych mam chyba jeszcze dwie sztuki. Hoi tej, jak ona się nazywała? Hoi Sulawesiany, wydaje mi się, że powinny być jeszcze oprócz tej trzy sztuki. I one będą sukcesywnie dostawiane, jak one będą po prostu te, jak one będą już odpowiednio zakorzenione, odpowiednio zaaklimatyzowane i nie będą obserwowały żadnych niepokojących zmian na tych roślinach. Także mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i tamte rośliny po prostu będą się pojawiać, a po pewnym czasie pewnie i tak na Allegro one wylądują w międzyczasie. Co wam mogę powiedzieć? No pewnie tak się stanie. No to cóż. Wiecie, jakie rośliny się pojawiają? Te ostatnie, co wam pokazywałem, one tylko są na mojej stronie internetowej i jeszcze więcej roślin, też tańszych, ale po prostu w mniejszej ilości pojawi się na mojej stronie internetowej ekskluzywnie, a wszystkie inne, oprócz tych właśnie tutaj, które wam pokazywałem, pojawią się i na mojej stronie internetowej, i na Allegro już jutro o godzinie 18. Czas wysyłki, pamiętajcie, że to jest około 3 dni roboczych, w poniedziałek, w środę po prostu będę miał tyle pakowania. No i przesyłki, wiecie, po prostu jak szybko dochodzą, zazwyczaj to jest jeden dzień roboczy, czasami jest 2 dni roboczy, jeszcze chyba nie miałem żadnej sytuacji, że na trzeci dzień roboczy przesyłka była dostarczona, ale zawsze taka ewentualność może się zdarzyć w przypadku niektórych form dostawy. No, ale w większości powyżej 95% jest to na kolejny dzień roboczy. No to cóż. Wiecie, jakie rośliny się pojawią? Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba to. Dlatego, że to są rośliny, które już czasami były dostępne u mnie. Niektóre były ponad rok temu dostępne, niektóre znowu są teraz dostępne. Mam nadzieję, że ta nowa dostawa wam się spodobała. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu do końca. Bardzo dziękuję wam, że subskrybujecie mój kanał oraz dajecie łapki w górę. To naprawdę pomaga, bo naprawdę chcemy się robić wtedy kolejne filmy. Także dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie tego filmu do końca. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a chcecie oglądać więcej moich filmów, naprawdę polecam wam subskrybować ten kanał.
Ja się z wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!